Cześć, krótki film na wasze życzenie. W sumie dawno nie było, chyba 2 tygodnie, nic nowego. Także jak widać, na wysokość jest już wymurowane około 2,70 od poziomu 0. Ostatnia warstwa z bloczków betonu komórkowego. Jak widzicie nad oknami, może widać, może nie. Nie dawałem nadproży, tylko po prostu tu dwa, tam trzy bloczki podparte. Spoiny pionowe uzupełnione za prawą. Jak przyjdzie beton z wieńca na górę, to myślę, że to przyklei i będzie się wszystko trzymać. Na pewno będzie cieplejsze niż jakieś tam nadproża. A tutaj już na tej stronie poprzedniej nie będzie żadnych rolet. Natomiast w tym miejscu już będą rolety. Niestety będę je kupował dopiero po jakimś czasie, bo na ten moment jakby jeszcze trochę pieniędzy przyoszczędzić, także zostawię sobie taką wnękę. Nie nagrywałem w sumie dużo filmów, bo w samym murowaniu nie ma nic interesującego. Aż tak. Przez całe ściany są wymurowane tym naszym przyrządem, który można zobaczyć na poprzednich filmach. Jak tutaj widać, już powoli zbrojenie tutaj montujemy. No i co mamy? Dość duży problem. Jak wiecie, zamiast ciężkiego stropu żelbetowego zdecydowałem się na te wiązary. No i niestety w projekcie nie było tutaj w tym miejscu podciągu. No i architekt z kierownikiem, oczywiście 3 miesiące temu to konsultowałem z kierownikiem, nie było problemu. No ale dzisiaj już problem jest i czekam cały czas od nich na informacje, jakie te podciągi mam tutaj zrobić. Problemu nie widzę, ponieważ no co, mamy tutaj słupy, tutaj też powinien być słup, jeszcze go nie postawiliśmy. Tutaj mamy słupy, także po prostu tutaj w tym miejscu nad oknem daję dodatkowe pręty 16. Mogę je pociągnąć od tego słupa do tego słupa, co stworzy nam taką fajną żelbetową konstrukcję. No i wtedy od tego miejsca do tego słupa tutaj byłby ten podciąg. Tak, no według mnie sprawa jest prosta. No ale architekt mówi, spekuluje, że prawdopodobnie w tym miejscu jeszcze będę musiał dorobić słup, co mi się całkowicie nie podoba. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Może jeszcze coś z góry nagram. O, widzicie, podesty z byle czego, ale sprawują się dobrze, tak myślę. Miałem to murować z pełnej cegły, którą tam też widać na dole. Ale trochę poczytałem o tych materiałach i sama kruchość, czy może mniejsza wytrzymałość na ściskanie tych bloczków z betonu komórkowego, to nie jedyny parametr, który wpływa na wytrzymałość całej ściany. No i zaletą ich, podobnie jak cegły, jest to, że naprężenia rozchodzą się w kilku kierunkach, a nie tak jak w porotermie, bardziej pionowo siły oddziałują, także myślę, że będzie ok. Zobaczymy, co kierownik powie na to, bo też z nim nie konsultowałem. Może nagram jakiś film z wrzucania tego zbrojenia, które tam na dole mamy już przygotowane. No i dopiero potem będziemy szalować, też używając tych oto płyt i desek. Także wiązary mam już umówione praktycznie na jakieś 2 tygodnie czasu mam, żeby to zalać i przygotować. Także oglądajcie następne filmy, bo myślę, że coraz więcej tutaj będzie widać. Do usłyszenia.